Druga giełda minerałów i biżuterii z kamieni szlachetnych była bez wątpienia nie lada gratką dla kolekcjonerów i miłośników tej branży. Na wyjątkową imprezę zaprosiła kolejny już raz Galeria Świdnicka. Galeria Świdnicka już po raz drugi ma zaszczyt organizować dla Państwa giełdę minerałów. Jest to na pewno nie lada gratka dla wszystkich miłośników tych pięknych kamieni. Za rok powtórzycie giełdę? Myślę, że na pewno. W tym roku przyjechało do nas jeszcze więcej wystawców. Mamy wystawców z całej Polski, bo odwiedzili nas z Łodzi, z Częstochowy, Lwówek Śląski, Zgierz. No i oczywiście nasi tutaj lokalni, Wrocław, Jawor, Strzegom i Świdnica. Wszyscy ci, którzy odwiedzili giełdę w ostatni weekend, mogli zapoznać się z m.in. brazylijskimi geodytami ametystowymi, agatami z Afryki, kryształami górskimi z całego świata, krzemieniami pasiastymi oraz bardzo starymi polskimi bursztynami. Sporą atrakcją giełdy w Galerii Świdnickiej był też pokaz szlifowania minerałów i kamieni. Można było na własne oczy zobaczyć, jakimi zabiegom poddawane są minerały tuż przed wystawieniem ich na widok publiczny. Na moim stoisku znajdują się minerały i skamieniałości z całego świata, piękne geody ametystowe z Brazylii, troszkę skamieniałości ze Stanów Zjednoczonych, brazylijski dysten, agaty z Brazylii i Meksyku, kwarce również z Brazylii, kryształy górskie brazylijskie i albity z czarnymi turmalinami. Większość tych minerałów pochodzi z całego świata, nie tylko z Polski. Z Polski mam bardzo mało minerałów. Takim sztandarowym moim minerałem są septarie syderytowe. Jest to konkrecja ilasto-żelazista, wtórnie wypełniona różnymi minerałami. Może to być kalcytowa, może być barytowa. Syderyty wypełnione są też takimi minerałami jak piryt, chalkopiryt, ewentualnie sfaleryt. Poza tym prezentuję skamieniałości jurajskie w postaci amonitów, jeżowcy, belemnitów, skamieniałe drewno i piękne amonity z Jury, z iłów rudonośnych. Są to amonity zatopione w syderycie. Większość tych skamieniałości ma około 160 milionów lat i są zebrane własnoręcznie przeze mnie, ponieważ jestem kolekcjonerem. Druga giełda minerałów i biżuterii z kamienia była więc doskonałą okazją do zapoznania się z wyjątkowymi okazami. Tysiące odwiedzających poznało kawał wspaniałej historii naszej planety. A powtórka wystawy czeka nas już za rok, zapowiadają organizatorzy.